Witam Państwa serdecznie po króciutkiej przerwie. Zapraszam na kolejną część mojego programu. Moi drodzy, kontaktować można się ze mną pod numerem telefonu 708 770 204. Numer telefonu dla osób dzwoniących z zagranicy to plus 48 22 523 20 32. SMS-y pod numer 7516, wpisując odpowiednio ezo.pytanie bądź SMS anonimowy an.treść pytania i SMS ratunkowy z gwarancją odpowiedzi na wizji pod numer 92594, w treści wpisując pomoc.pytanie. I moi drodzy, dzisiaj jeszcze możecie prosić o oczyszczenie, uwolnienie, odcięcie od problemów, związków, zdarzeń, sytuacji, osób. Dzisiaj jeszcze przyjmuję takie zamówienia na rytuał oczyszczający, odcinający i można prosić o to, wysyłając SMS-a pod numer 7516, w treści wpisując karma, kropka, imię, data urodzenia. I kochani, bardzo proszę o konkretnie doprecyzowaną informację, od czego chcecie się uwolnić. Jeżeli to są finanse, problemy w finansach, to proszę piszcie, proszę o oczyszczenie sfery finansowej, problemów w finansach, odblokowanie przypływu gotówki, żebym wiedziała, żeby to było takie po prostu konkretne i żebym konkretnie mogła zadziałać w tej materii. Drodzy Państwo, a ja jeszcze, bo w poprzedniej części programu i w poprzedniej zresztą też, przesłania anielskie tutaj na profilu Facebook i jeszcze tutaj sobie zapisałam, pani Małgorzata prosiła o przesłanie na finanse, także już patrzymy, co nam tutaj aniołowie podpowiedzą. Moi drodzy, no i znowu po raz kolejny dzisiaj ocean, głębokie, błękitne morze przemawia do Twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy. Pani Małgorzato, proszę, proszę tutaj dla Pani przesłanie anielskie. I tu jeszcze, i się posypało teraz, posypały się. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj. Pani Ilona, proszę o kartę dla mamy. Aha, dobrze. Już. Dla mamy przesłanie anielskie. Proszę. Dziecko. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Możemy oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcania więcej czasu i energii dzieci, które Cię potrzebują. Pani poprosiła o kartę dla mamy Janiny. Pani Ilonko, dziecko... To taka moja interpretacja, żeby mama sobie, albo dla pani informacja, żeby troszeczkę pani mama odciążyła, a mama, żeby sobie zrobiła po prostu dzień dziecka i zadbała o siebie i o swoje potrzeby, tak chociaż raz w miesiącu. I jeszcze pani Grażyna, proszę o przesłanie anielskie. Proszę bardzo. Dla pani Grażyny proszę, amor. Napełniamy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia.
Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. Także bardzo, bardzo pięknie, Pani Grażyno. A ja, moi drodzy, wracam do SMS-ów. SMS przyszedł anonimowy. Proszę o horoskop numerologiczny, szczególnie w sferze uczuć. Dziękuję, Pani Magdo. Dobrze. Pani urodzona 16.10. Numerologiczna 9, to mamy 8, 8, 7, 16, 2, 6, 6, 0, 8 i 9 rok. Proszę Pani, horoskop numerologiczny, szczególnie w sferze uczuć. Moi drodzy, i Pani urodzona 16 października. No coś mam widocznie z tą karmiczną szesnastką, ponieważ one się tutaj bardzo mocno pojawiają. To, co pierwsze mi się pokazało, to wibracja drogi życia pod postacią cyfry 9. To jest wibracja, która mnie moja nauczycielka Gladys Lobos, kiedy przechodziliśmy do analizy właśnie dziewiątki, to Gladys Lobos mówiła tak: światło na ulicy, ciemność w domu. I wiecie co, drodzy Państwo, można się z tym zgadzać, można nie zgadzać, ale kiedy dłużej się zatrzymuję przy dziewiątce i obserwuję osoby z drogą życia 9, to dochodzę do wniosku, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Dziewiątka to jest taka wibracja, która służy wszystkim, jest pomocna, jest chętna do pomocy, jest może tak, jest użyteczna albo bywa użyteczna, ponieważ to się wszystko dzieje wtedy, kiedy zdarzenia zadziewają się w zgodzie z dziewiątką właśnie. Światło na ulicy, ciemność w domu. Dziewiątka bardzo lubi wchodzić w inne obszary, pozostawiając jakby rzeczy życia codziennego, zostawiając swojemu rytmowi. Drugą stroną dziewiątki jest taka może potrzeba trochę zamknięcia się w sobie, trochę wycofania, pobycia z sobą i tworzenia życia według własnych potrzeb i dla własnych korzyści. Dla mnie dziewiątka jest wibracją, to znaczy tak, nie jest trudno rozpoznawalna w sensie rozpoznania osoby, której data urodzenia sprowadza się do wibracji 9. Trudna jest do rozpoznania w sensie motywacji, co nią tak naprawdę kieruje, i nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że sama dziewiątka też nie do końca wie, o co jej chodzi. W Pani przypadku ta potrzeba aranżowania życia według własnych potrzeb, tutaj Pani pyta o sferę uczuć szczególnie, także przy sferze uczuć się zatrzymam, będzie się przekładała również na związki. I ta szesnastka z dnia urodzenia, i później szesnastka pojawiająca się w diamencie numerologicznym, będzie pokazywała trudności w relacjach właśnie takich związkowych, mężczyzna-kobieta, kobieta-mężczyzna. Dziewiątka będzie mówiła o potrzebie swobody w związku, a ta szesnastka może sprowadzać mężczyzn mających troszeczkę inne potrzeby. U Pani jeszcze w wyzwaniach są dwie szóstki, ale mamy połączenie, drodzy Państwo, wrócę do tego. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałem zapytać o kobietę. Kiedy poznam jako fajną kobietę? Poproszę imię i datę urodzenia. Grzesiu, 29 lipiec, 79. 29 lipiec, 79. Czy w ogóle poznam? Bo wie pani co, mam problem taki z poznaniem, że ten... No. Tak? Halo? Tak? Jaki problem z poznaniem? To znaczy mam problem z poznaniem, nie? Że ciężko mi kogoś zapoznać. Jedynka, dziewiątka, panie Grzegorzu, bardzo dobry czas się stworzy za mniej więcej 2 lata. Czemu tak późno? No, bo tak pan ma. Znaczy ja tutaj patrzę teraz z pozycji daty urodzenia i w tej chwili pan jest w 9 roku osobistym. Z ósemką i to raczej nie jest czas na, to znaczy tak, może pan poznać już, może się pojawić kobieta, ale teraz nie jest czas na stwarzanie, formalizowanie może związków. To jest czas na takie zapoznawanie się. Ja bardziej patrzyłam pod kątem utrwalenia związku. Sformalizowanie to też ma dużo, dużo znaczeń, bo tu wcale nie chodzi o ślub, ale o podjęcie decyzji chcemy być razem. Także to mi się pokazuje za 2 lata. Kobieta może się pokazać wcześniej. Ósemka w dziewiątkę, pan tutaj. Trudny, nie. Teraz to jest raczej czas na pozamykanie pewnych rzeczy. A gdzie tej kobiety szukać? Już panu mówię, gdzie szukać. Pan jest gotowy w ogóle na poszukiwania, na związek? A tak. Jest dobrze. W podróży. Poza miejscem zamieszkania. To może być wszędzie, nie? Jeszcze zaraz zobaczę jeszcze dalej. Proszę pana, czy pan odwiedza miejsca typu takie publiczne, związane, no może zapytam wprost, kino, teatr, opera, filharmonia? Raczej nie. Raczej nie. Bardziej takie urzędowe, jak urząd skarbowy. A, rozumiem. Wie pan co, mnie się pokazuje miejsce, w którym się mówi. Nie to, tu jeszcze zobaczymy. W którym się rozmawia. O, szkoda, bo przerwało nam połączenie, szkoda, bo jeszcze bym tutaj troszkę może coś... Pana już jest faktycznie zmiana, jeżeli chodzi o podejście takie emocjonalno-psychiczne. Zaraz zobaczymy, co nam się tu jeszcze pokaże. Cały czas mi się pokazuje mu. Panie Grzegorzu, to jeszcze może być takie miejsce. No, na pewno to jest miejsce skupiające większą ilość ludzi, ale może to być jeszcze jakaś potańcówka. A jakaś taka impreza z dużą ilością osób. Muszą być ludzie i musi to być takie miejsce, w którym się dużo, dużo rozmawia, może czasami śpiewa. Może być potańcówka. Zbliżają się Andrzejki. Może to jest dobry czas, żeby pan na jakąś taką imprezę się udał. I tam miał oczy szeroko, szeroko otwarte. Może się pokazać już ktoś naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu. Przy czym, tak jak mówiłam, ten czas, jeżeli pokaże się jakaś kobieta teraz, to jest czas na zapoznawanie się w pełnym tego słowa znaczeniu.
wszelkie jakieś deklaracje, podejmowanie decyzji, czy nawet podejmowanie decyzji samemu sobą, to mniej więcej za dwa lata, Panie Grzegorzu. Także życzę powodzenia i proszę się wybrać na te Andrzejki teraz. I teraz jeszcze wrócę do Pani Kamili. Dziękuję Panie Grzegorzu za telefon. I Pani Kamila, horoskop numerologiczny, szczególnie w sferze uczuć. I tak jak mówiłam, dziewiątka, nielubiąca takiego narzucania jej różnych rzeczy, co nie oznacza, moi drodzy, że jakaś krnąbrna, czy nie poddająca się w ogóle niczemu. Nie, tu jest potrzeba, u Pani jest potrzeba zrozumienia, jakby przedyskutowania i jeżeli coś się ma w Pani życiu zmienić, to musi być zrozumiane przez Panią jakby w zgodzie Pani. To, na co ja zwracam uwagę, jeżeli chodzi o sferę uczuć. Przede wszystkim na te dwie szesnastki. One zawsze im pokazują to samo i ja cały czas, drodzy Państwo, o tym mówię. Rozpoznaniu siebie, rozpoznaniu swoich potrzeb. Tutaj nie można mówić, że jejku, ja to już tak dostałam, tak się urodziłam i te szesnastki i to i tamto, to już nigdy związku nie założę, bądź nie będę szczęśliwa w związku. Nie, kochani, to nie jest tak. Tutaj jest naprawdę bardzo duży nacisk kładę na potrzebę zrozumienia siebie, zrozumienia swoich potrzeb, zrozumienia siebie w relacji z drugą osobą, w relacji z partnerem. Jeżeli to w tej chwili rozpatruję stricte pod kątem uczuć i pod kątem relacji damsko-męskich. Ta szesnastka będzie prowokowała takie zdarzenia, takie rzeczy w życiu, które dla nas, dla właściciela szesnastki, będą niewygodne, czasami nie do przyjęcia, które mogą stwarzać w nas taką emocję buntu. Coś mi się nie spodoba, zareaguje czasami całkowicie, kompletnie nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. I to są potrzeby szesnastki. Drugą stroną szesnastki jest też chęć takiego wycofywania się. Wycofywania się, zagłębiania się w sobie, poczucia nierozumienia, poczucia izolacji, ale też potrzeba tajemnicy. I w relacji z drugim człowiekiem, szesnastka w tej kwestii potrzeba posiadania tajemnicy, może się manifestować też w sposób taki, że o czymś sobie przemyśliwuję, analizuję jakąś sytuację, ale robię to tylko w sobie i wytwarzam w sobie jakieś uczucie, ale wytwarzam w sobie swój obraz danej sytuacji, który niekoniecznie może mieć przełożenie na stan faktyczny danego zdarzenia. Moja propozycja w takich sytuacjach jest zazwyczaj taka sama. Jest potrzeba rozmowy. Szczerej, otwartej, prawdziwej rozmowy. W szczerości z sobą i w szczerości z partnerem. U Pani jeszcze w wyzwaniach są dwie szóstki i zero. Te dwie szóstki będą wskazywały też o nadwrażliwości mogą wskazywać, ale też o potrzebie takiego manipulowania trochę emocjonalnego. Tak jak mówiłam, moi drodzy, to są potrzeby nieuświadamiane. To nie dzieje się na zasadzie takiej, aha, teraz będę manipulować emocjonalnie i to robię. Nie, po prostu znajdujemy się w jakiejś sytuacji, stwarzają się okoliczności i żeby wybrnąć w sposób, powiedzmy, na dany moment komfortowy, dla siebie, zaczyna się manipulowanie emocjonalne. Ty to mnie nie kochasz, a ty to mnie nie lubisz, a ja ci się nie podobam, a to, a tamto, a ja dla ciebie to bym zrobiła to, czy tamto, a ja dla ciebie mam całe serce, a ty tego nie doceniasz.
Moi drodzy, warto się przy tym zatrzymać. Po co to robimy, po co to mówimy i czy to jest akurat potrzebne w tym momencie i co chcemy sprowokować takimi słowami. Zero w tych wyzwaniach też troszkę może szkody narobić, ponieważ zero bywa, a zazwyczaj jest nawet nieobliczalne. Oznacza w portecie numerologicznym oznacza albo nic, albo wszystko. Obawiam się, że u Pani w połączeniu z ósemkami w dekoracjach, w pierwszej i drugiej dekoracji, to zero czasami może przejść przez Pani życie jak tajfun. Ale, droga Pani, proszę sobie nie brać tego, co powiedziałam, w sposób taki negatywny i na zasadzie takiej rany boskie, to ja to już w ogóle nic. To nie jest, kochani, tak. I ja nie po to mówię o tym, żeby kogoś w jakiś tam, powiedzmy, dołek psychiczny wpędzić, a wręcz przeciwnie. Próbuję uświadomić pewne rzeczy, które w sobie mamy. Wszyscy je mamy. W mniejszym, większym stopniu wszyscy je mamy. Osobiście uważam, że każdy dostaje tyle, ile jest w stanie udźwignąć i z jakiegoś powodu tyle dostaje. Czy to jest kwestia przepracowania, czy nie? Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym to nazwała uświadomieniem sobie, albo bądź nabywaniem świadomości na temat samych siebie. Jeżeli się siebie nauczę, jeżeli w sobie rozpoznam stany emocjonalne, to mam szansę z tym coś zrobić. Ja nie jestem zwierzęciem, nie muszę reagować na zasadzie odruchów Pawłowa, jak to nas kiedyś w szkole uczyli, tylko mam swoją świadomość, mam świadomość siebie. I zgodnie ze świadomością mam obowiązek reagowania. I tak samo jest w przypadku każdego z Was. Staram się Wam przekazywać tutaj podczas programu wiedzę, staram się mówić nie tylko o tym, co widzę w kartach. Te analizy numerologiczne też staram się robić tak, żeby Wam jak najwięcej powiedzieć, po to, żebyście mogli sami coś z tą wiedzą zrobić, po to, żebyście nabierali samoświadomości siebie. Tylko poprzez świadomość możemy swoje życie kreować po swojemu i według własnych potrzeb. Także u Pani, proszę Pani, a jeszcze wrócę tak, szczególnie w sferze uczuć. No, o uczuciach chyba się wypowiedziałam. Ja bym kładła nacisk przede wszystkim na tą potrzebę czasami takiego pobycia w samotności. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że osoby posiadające szesnastkę w portrecie numerologicznym, taką czystą szesnastkę, zdarza im się borykać z problemami zdrowotnymi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj znowu będę się czepiała emocjonalności i potrzeb, jakie mamy, a nie do końca one są może gdzieś tam w nas uświadomione. Też staram się o tym mówić, moi drodzy, że na nasze zdrowie ogromny wpływ ma nasza psychika, nasza psychosomatyka. Do poszczególnych wibracji numerologicznych przypisane są określone schorzenia. I to się, moi drodzy, wszystko zgadza. Tak jak obserwuję, mnie się zgadza. Szesnastka, szczególnie właśnie w tej trzeciej, czwartej dekoracji, może przynosić problemy zdrowotne, a związane one są właśnie z takim poczuciem jakby niespełnienia się. Ciągle jeszcze gdzieś jest coś, że jakaś sfera naszego życia, że nie czuje się spełnienia. Ale tak jak mówię, jeżeli mam wiedzę na ten temat, to w każdej chwili mogę to zmienić. Pani jest, moja droga, w takim wieku, że jeszcze całe życie przed
panią. Ja uczuliłam na te szesnastki, uczuliłam na te ósemki i szóstki po to, żeby mogła pani z tym coś zrobić. Wszystko jest dualne, kochani, w naszym życiu i to, w jaki sposób zostanie zamanifestowane, zależy tylko i wyłącznie od nas. Ale wracając, jeżeli chodzi o sferę uczuć. Pani w tej chwili jest w ósmym roku osobistym z dziewiątką. Za chwilę pani będzie w ósmym z jedynką, później pani będzie w dziewiątym z jedynką i dwójką, z jedynką w trójce. Ten rok teraz jeszcze w dziewiątce i wejdzie pani w jedynkę. Od przyszłego roku może się w pani życiu w sferze uczuciowej trochę zmienić. Jeszcze zobaczymy tutaj. Ale tak mi to wygląda. Dziewiątka, jedynka, tutaj później trójeczka, za dwa lata powinna być ta zmiana już bardzo taka konkretna i jakby nawet bym powiedziała, że sformalizowana. Teraz jeszcze do końca roku to jeszcze, ale to już końcówkę roku to już mamy praktycznie za 40 dni, może troszkę więcej i to jest też taki czas teraz może, żeby zająć się sobą, przygotowaniami do świąt, ale te przygotowania to też niech będą takie z uważnością na siebie, co chcę, jak chcę ten czas spędzić. Zobaczymy jeszcze tutaj sferę uczuć dla pani. No tak, i też mi to runy potwierdzają. Proszę pani, te zmiany będą, jeżeli chodzi o uczucia, ale proszę sobie wziąć to, o czym mówiłam, przeanalizować może. Przeanalizować, może sięgnąć troszkę po literaturę też, no ja też nie mam możliwości tak bardzo szeroko o wszystkim mówić, ponieważ SMS-y spływają, połączenia telefoniczne też są i chciałabym odpowiadać na jak największą ilość pytań. Proszę zwrócić uwagę u siebie, tak. W pani życiu się pozmienia to wszystko, tylko potrzeba do tego pracy i ten czas, tak jak powiedziałam, za dwa lata to jest czas, który powinna pani wykorzystać dla siebie, dla zrozumienia siebie. Może jakieś warsztaty rozwoju osobistego, może jakieś ustawienia. Jeżeli pani podejmie takie wyzwanie, to naprawdę będzie z ogromną korzyścią dla pani samej. Zobaczy uczestnictwo w takich warsztatach, pokaże paniom z innej strony i pozwoli pani też jakby wydobyć z siebie cechy, o których może pani nawet nie mieć pojęcia, że je pani w sobie ma, te dobre takie cechy. Jeżeli pani podejmie to może troszkę wyzwanie, zbuduje pani siebie nową albo na nowo. Bardzo dziękuję za tego SMS-a. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, a ja tak, tutaj proszę kolejne prośby o przesłania anielskie. Pani Bożena, już robię. Zobaczymy, co dla pani tutaj mamy. Przesłaniach. No nie. To jest po prostu niemożliwe, moi drodzy. Dzisiaj jest dzień oczyszczenia.
Ocean, głębokie błękitne morze przemawia do twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy. Drodzy Państwo, no dzisiaj, dzisiejsze przesłania anielskie cały czas sprowadzają się praktycznie do tego samego. Oczyszczaj, oczyszczaj, oczyszczaj i jeszcze raz oczyszczaj. Dobrze. I kolejny SMS. Ja tutaj chyba nawet już coś rozpoczęłam. Dobrze. Pani... Zaraz zobaczymy jeszcze tu. Pani Magdalena, urodzona 3 stycznia 86 roku. I pani Magdalena pisze tak. Jestem sama, ale mam adoratorów. Który byłby właściwą osobą i co dalej będzie? I tutaj mam podane daty urodzenia. Już patrzę, co się tutaj dzieje. Bardzo podobni są do siebie. 4, 8, 3, 4, 5, 0, 5, 12, 3, 7, 16, 1. 4, 0, 4, 3, 4, 0, 5. No, bardzo są podobni do siebie. A ja zobaczę tak. Który byłby właściwą osobą i co dalej będzie? Zaraz zobaczymy. Dla pani Magdaleny. Paweł. Zaraz zobaczymy, tak.
Pani Magdaleno, trudno to troszeczkę tutaj z tym, bo tak jak mówię, oni są do siebie bardzo podobni. I trudno to wybrać. Ja zapytam, czy któryś z nich w ogóle, bo wahadło się nie może zdecydować. Raczej bym powiedziała, że że żaden z nich i dlatego się chyba wahadło nie mogło zdecydować. Pani Magdo, powiem tak, pani jest w tej chwili w czwartym roku osobistym z jedynką. Czwóreczka tu 86 to 90, 14, 16, 30 lat. A jedynka. W czwartym roku z jedynką, za chwilę pani będzie w piątym roku z dwójką. Oni mi się na razie żaden z nich nie pokazują, więc są do siebie bardzo podobni. Tutaj, znaczy ja mówię podobnie w sensie portretów numerologicznych. Ósemka, czwórka, ósemka. Pani jest numerologiczną jedynką i taką dosyć mocno chyba zahartowaną przez życie. Nawet bym może powiedziała, że życie jak gdyby przymusiło panią trochę do szybszego dojrzewania, a to z kolei mogło zaowocować wyrobieniem charakteru takiej osoby konkretnej, rzeczowej, jakby mającej świadomość siebie, skonkretyzowanej i wiedzącej, czego od życia chce. Forma tego SMS-a w zasadzie też o tym świadczy. Gdyby pani wybrała pana, którego data urodzenia sprowadza się do wibracji 8, razem stworzylibyście dziewiątkę. Dziewiątka w związku, moi drodzy, daje przestrzeń. Daje tą przestrzeń, ale daje również potrzebę posiadania przestrzeni. Ale ponieważ i pani, i panowie z wibracją 8 to są osobowości raczej, no powiedziałabym, że raczej silne, ósemka też do tego skłania, to w związku może się przerodzić troszeczkę w płaszczyznę takiej rywalizacji nie do końca zdrowej. I tutaj jeszcze u wszystkich panów wyzwaniach występują zera. To są cyfry, które są bardzo trudne do przewidzenia i one jakby potęgują działanie pozostałych cyfr. Z kolei pan z wibracją, z drogą życia 2, może dla pani dałby pani takie ciepło, wniósłby ciepło do pani życia. Może troszeczkę, tu jest jeszcze ciekawe, bo panowie to zodiakalne baranki, to też jest upór. Tutaj pan, panna. No, panny też są raczej uparte. Pani Magdo, ja bym powiedziała tak, że na dzień dzisiejszy to nie widzę praktycznie żadnego z tych panów. Jeżeli pani się, no bo napisała pani, że to adoratorzy i okej. Adorator się zachowuje trochę inaczej niż narzeczony czy mąż. Wyzwala w sobie to, co jest
dobre, wyzwala w sobie takie fajne, fajne emocje. Później różnie z tym bywa. Ja bym powiedziała, że jeszcze nie czas dla Pani na dokonywanie wyborów. Jeżeli dobrze się Pani czuje w takiej sytuacji, panowie również, to niech to sobie tak na razie pozostanie. Czwarty, Pani jest w tej chwili w czwóreczce. Przyszły rok może być rokiem takim troszeczkę. Może przywiać jeszcze kogoś innego do Pani życia. I nawet bym powiedziała, że ten ktoś być może zagości w Pani życiu na dłużej i na troszeczkę innych zasadach. Z tych panów, tak jak powiedziałam, nie widzę na związek, na małżeństwo, na bycie z sobą, na małżeństwo, powiedzmy tak, może nie będę dalej tego rozwijać, to nie widzę, na ten moment nie widzę żadnego z tych panów. No. Pozdrawiam serdecznie Pani Magdo. Dziękując za SMS-a oczywiście. I teraz tak, Pani Paulina, urodzona 1 maja 91 roku. Chciałabym się dowiedzieć o dzieci, sprawy finansowe oraz o partnera życiowego. Kiedy go poznam? Co to znaczy, Pani Paulino, chciałabym się dowiedzieć o dzieci? 5, 1 i 2. Numerologiczna 8, 6, 3, 9, 7, 4, 1, 3. Oraz o partnera życiowego, kiedy go poznam. Chciałabym się dowiedzieć o dzieci, sprawy finansowe oraz o partnera życiowego. 91 rok, to mamy 9, 16, 25 lat. Nie bardzo rozumiem pytania, co znaczy dzieci. Dobrze. Pani jest w tej chwili w szósteczce i ósemce. Za chwilę będzie Pani w dziewiątkę. Sprawy finansowe. Przyszły rok będzie dosyć takim czasem przełomowym, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Szóstka, szósty rok. Osobisty, ja zobaczę tak. Pani Paulino, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to tak jak powiedziałam, przyszły rok, nawet bym powiedziała, że pierwsza połowa przyszłego roku będzie czasem dla Pani, może być trudnym, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, ale to będzie, ten czas będzie... to będzie potrzeba zweryfikowania przede wszystkim Pani podejścia do finansów. Mogą się odezwać jakieś sprawy, powiedzmy to zamierzchłe, które w Pani poczuciu mogły zostać gdzieś, powiedzmy, no może coś jest załatwione, może się coś z przeszłości odezwać w tym przyszłym roku, jeżeli chodzi o finanse, ale zdecydowanie, tak jak powiedziałam, pierwsza połowa przyszłego roku zdecydowanie będzie podyktowana potrzebą zweryfikowania podejścia do finansów i zmiany podejścia do finansów. Mogą się pojawić również propozycje związane
Ja bym tutaj użyła sformułowania z pracą. Może się pojawić też coś nowego, ale szóstka, tutaj pani później od maja wejdzie w siódemkę. Siódemka z dziewiątką. Jeżeli by się pojawiły jakieś propozycje pracy, współpracy, to proszę je podjąć. Nie ma się nad czym zastanawiać. Sprawy finansowe oraz o partnera życiowego, kiedy go poznam. Nie rozumiem pytania o dzieci. Partnera finansowego oraz partnera życiowego. Szóstka, ósemka, szóstka, dziewiątka. Może się pojawić też ktoś w pani życiu w tym pierwszym półroczu. Jej mężczyzna. Zobaczę tutaj. Proszę pani, ósemka z szóstką, z dziewiątką. Troszkę trudny ten czas może być, przyszłoroczny. Na pewno jest potrzeba zweryfikowania sfery finansowej, jeżeli chodzi o dom. To mnie to wygląda, że jest potrzeba silna posiadania domu, posiadania związku, ale nie ma na niego jakby pomysłu, co zrobić, jak zrobić. Znaczy pomysłu nawet w sensie, ja bym powiedziała, że pani pomysłu na siebie nie ma w relacji kobieta-mężczyzna, w relacji małżeństwo-dom. I jest taka potrzeba, żeby pani zaczęła sama, może na początku w myślach, może na kartce papieru, określać, jakie ma pani potrzeby względem związku, jakie pani ma potrzeby względem domu. To wszystko można nazwać i napisać. Takie pisanie takiego listu wymusiłoby, w cudzysłowie oczywiście, wymusiło, by pani podświadomość do przyjrzenia się sobie, do zobaczenia tak jakby szerzej pani w tym wszystkim. Oraz o partnera życiowego, kiedy go poznam. Jeżeli się nie pokazał teraz, to tutaj ja prorokuję nawet gdzieś koło szóstka, dziewiątka, później będzie 7, 9, 1, 8, 1 i 2, 9, 2 i 3. 1, 3 i 4. Ja bym powiedziała nawet dobre 3 lata. Koło 3 lat. Tu jest potrzeba, to o czym runy mówią, popracowania z sobą, zobaczenia siebie, może nie tak,
zwizualizowania sobie swojej przyszłości. Taka wizualizacja, jeżeli pani będzie potrafiła zwizualizować to, co ma być w pani życiu za powiedzmy te 2-3 lata, to znajdzie pani też drogę, ponieważ sam obraz wymaga użycia różnych narzędzi, różnych kolorów, a poprzez wizualizację będzie pani też potrzebowała użyć różnych form docierania do tego celu. I kiedy pani sobie już wyobrazi, stworzy dom w pełnym tego słowa znaczeniu, to zaczną się pokazywać też sposoby jego stworzenia. I to będzie bardzo fajny dla pani proces. Ja polecam gorąco takie praktyki, drodzy państwo, ponieważ one bardzo mocno otwierają nas na siebie, otwierają nas na nasze możliwości i bardzo silnie uruchamiają w nas taki potencjał, o którym czasami naprawdę nie mamy zielonego pojęcia i taką bardzo dużą kreatywność naszą wewnętrzną. Poza tym praca z podświadomością, praca z afirmacjami, z wizualizacją też umożliwia nam jakby zmianę naszego sposobu funkcjonowania. Bardzo dziękuję pani Magdo za tego SMS-a. Przepraszam, nie pani Magdo, tylko pani Paulina. Bardzo dziękuję za tego SMS-a. I tutaj przyszedł, drodzy państwo, SMS ratunkowy. Pani Ala, urodzona 22 lipca 59 roku, i pani Ala pisze tak. Bardzo proszę o pomoc na wizji, kiedy zakończy się moja gehenna z alkoholikiem w jednym domu. Mam rozwód, ale moja męka trwa. Pani Ala w tej chwili jest w drugim roku z ósemką. Za chwilę będzie dwójka, tak. Czyli będzie 3 i 1, drugi rok. Kiedy zakończy się gehenna z alkoholikiem w jednym domu? Mam rozwód, ale moja męka trwa. W dwójce i później ósemka, dziewiątka. Pani Alu, powinna pani, znaczy powinna, nie, nie tak. Proszę spróbować, bo nie rozumiem, no mieszkacie w jednym domu poza, pomimo rozwodu, znaczy nie rozumiem, no wiem, że się zdarzają takie sytuacje. Tutaj nie ma, runy nie chcą odpowiedzieć w tej materii. Pani Alu, wejdzie pani za chwilę, ósemka, już jest ta dziewiątka, w zasadzie ona już się zaczyna manifestować powoli. Proszę poszukać pomocy jeszcze w urzędach. Nie wiem, może na zasadzie przyznania jakiegoś mieszkania mężowi socjalnego albo pani. W jednym domu mam rozwód, ale moja męka tam. Powinny się stworzyć takie sytuacje, że uzyska pani pomoc. Pani Alu,
przepraszam, drodzy Państwo, bardzo. Pani Alu, jest bardzo duża szansa na przyszły rok, że w przyszłym roku się te sprawy poukładają, ale proszę zrobić, porozmawiać w urzędach z urzędnikami, albo poprosić o jakieś mieszkanie socjalne dla męża, albo o mieszkanie socjalne dla siebie. To jest możliwe. Przy czym dobrze by było, żeby pani, bo nie czuję w pani gotowości do tak radykalnej zmiany życia z powodów chyba materialnych. Mam rozwód, ale zakończyłam moja gehenna z alkoholikiem w jednym domu. Mam rozwód, ale moja męka trwa. Pani Alu, no nie widzę w tej chwili takiej gotowości w pani na definitywne cięcia. Czasami, żeby uzyskać spokój, trzeba, no powiedzmy, poświęcić coś innego. Kwestia jest, co ma większą wartość dla mnie. Mnie jest tutaj pani trudno podpowiedzieć, co zrobić. Wiem na pewno jedno, że powinna się pani zwrócić o pomoc do instytucji, które takową pomoc mają w swojej, nazwijmy to, ofercie, które się tym zajmują zawodowo. Czas pokazuje mi się około roku czasu, że powinna się pani z tym problemem uporać, powinna pani uzyskać pomoc w tej materii. W sensie różnym. Przepraszam. W sensie różnym. Przyszły rok będzie rokiem takim przełomowym i kończącym pewne sprawy w pani życiu. Ale tak jak powiedziałam, powinna się pani zwrócić do kogoś o udzielenie pani pomocy. Życzę wytrwałości i życzę sił i spotykania przede wszystkim mądrych ludzi na swojej drodze. Bardzo dziękuję pani Alu za SMS-a. I drodzy państwo, tak. Pani Beata pyta, jak będą wyglądały sprawy zawodowe i finansowe do końca roku. Pani Beata, urodzona 20 lutego 79 roku. 2, 9, 8, 10, 12, 3, 4, 1, 5, 1, 0, 6, 6. Pani jest w tej chwili w czwóreczce i w trójeczce. Za chwilę będzie w czwórce i w czwórce. I później pani będzie w piątce i w czwórce już od lutego. Jak będą wyglądały sprawy zawodowe i finansowe do końca roku? Już patrzymy, finanse i sprawy zawodowe. Sprawy pani Beata, 20 lutego. Nie ma odpowiedzi tutaj. Zobaczymy jeszcze tu. Pani Beato, teraz to może pani, ale to nie jest dobry obraz, bo ja tutaj nie widzę żadnego jakiegoś takiego zagrożenia, jeżeli chodzi do końca roku, zawodowe, finansowe do końca roku. Może tylko też większa taka uważność na finanse i wydatki zawodowo, co nam się tutaj pokaże. Zawodowo to się pokazują jakieś zmiany, ale ja bym te zmiany raczej bliżej pani urodzin przypisywała, raczej tak je bardziej widzę.
jeżeli chodzi o zmiany zawodowe. Tylko teraz tak, coś mi się wydaje, że te zmiany w sferze zawodowej to są jakby w pani potrzebie. Że pani ma zmianę potrzeby w sferze pracy. Pytanie tylko, poszukiwanie jakby sposobu też zmiany, żeby się ta zmiana mogła zamanifestować. Nie teraz, pani Beato. Jeżeli jest taka potrzeba w pani, a wygląda mi na to, że jest taka potrzeba jakby zmiany, poszukania czegoś innego, to dobrze, ale nie teraz, tylko po urodzinach, do lutego już niedługo. I pojawi się wtedy propozycja, możliwość zmiany pracy. Teraz przestrzegam przed potrzebą podejmowania pochopnych decyzji w tej materii. Po urodzinach, pani Beato, jeżeli chodzi o pracę. Z finansami to tak jak mówiłam, uważności potrzeba. Poza tym, jeżeli pani podejmie decyzję o zmianie pracy, to też dobrze by było zadbać sprawy zawodowe i finansowe do końca roku. Zadbać o takie płynne przejście, żeby nie zrobiło się zablokowanie w płynności finansowej. Bardzo dziękuję pani Beato za SMS-a. Pozdrawiam serdecznie. I teraz tak. Pani Justyna. Urodzona 12 kwietnia 89 roku i pan Darek urodzony, Dariusz, 31 grudnia 85 roku. Pani Justyna pisze, czy związek z Darkiem będzie poważny, czy może tylko przelotny i czy będę z nim szczęśliwa. Pani Justyno, przykro mi, no ale nie zdążę odpowiedzieć na tego SMS-a. Drodzy Państwo, no cóż, czas antenowy nam się dzisiaj skończył. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Życzę wszystkiego dobrego w Waszym życiu. Do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia.